Nie wiem, czy widać tam ptaka, który prawdopodobnie dziobie i to jest dzięcioł. Najwidoczniej. O. My mamy dzięcioła nad sobą. Natomiast my wam pokażemy górkę i tam pewne dziecko wyskakuje. Natomiast my robimy coś szalonego. Tak, my robimy taką oto konstrukcję. Wannę. My robimy śnieżną wannę. Wchodzimy do środka i takie ściany już nam się udało zrobić. Naszym celem jest zrobić tak, żeby można było kucnąć w tym i tu moje rękawiczki skórzane. I tak to wygląda, że zima nam pięknie sprzyja. To moje chyba się arcydzieło. A tu śnieg wredny chciał mnie kurna upaskudzić. Poleciał sobie. Pewnie przeraził się, że ja tu gadam. No dobra, parę minut później udało nam się zrobić taką oto żelazną bardzo konstrukcję. Składa ona się z wielu śnieżek śniegu, nawet nie zliczę ile. Jeżeli jest niedziela wolna i jeżeli będzie można, tak, będzie można pójść na spacerek, wybrać się do pobliskiego lasu miejskiego. Można zrobić taką oto konstrukcję. Nieważne ile ma się lat. Ważne, że można się w niej schować. I tak mile spędzić czas, zrobić ognisko. Pochwalić się. Ognisko w śniegu. Pochwalić się swoim osiągnięciem. Może kiedyś będę budowniczym. Who knows? I jestem happy. Konstrukcja wyszła nam fajnie. Trochę to zajęło czasu, ale... ale jest tak zwana wanienka. Będzie prosty filmik o wanience. Co prawda nie jest to jakoś film tam... o wannie? Tak, nie jest to co prawda jakiś tam wyczyn, bo to jest w miarę kruche. Można to spokojnie kopnąć i już jest dziura. Ale wygląda to fajnie. Schowaj się tutaj, Basiu. Tak kucnij, zobaczymy co z tego wyjdzie. No po prostu legowisko normalnie. Legowisko jedyne w swoim rodzaju. No można tutaj bąk. Spokojnie. Co innego. Co? Co innego. Kloca. A. Strzelić kloca? Nie no. To jest taki śnieżny kibel. I wanienka. No. Dobrze. Nie będziemy was tutaj zanudzać. Co myślicie? Kurde! Wpadł mi za... Zimno ci. Co sądzicie o takich konstrukcjach zimowych? Czy robicie coś takie, coś jak robicie, to dajcie znać, zróbcie zdjęcie lub filmik. Najciekawsza praca zostanie wyróżniona w jakimś tam filmie. Bez kitu. A ten pan dalej wali w drzewo. Może da się zrobić zbliżenie. Gdzie on jest? A tam jest. Ja już go widzę. Kurde, ręce mi się trzęsą, dlatego ten materiał będzie tak trzęsący, ale przynajmniej będzie jakiś efekt. No nie wiem. Mogę rzucić śnieżką w drzewo? Może rzucić śnieżką w drzewo. Bo jeszcze nie trafi. A weź jeszcze raz. Bo coś nie pykło. O, teraz pykło. Ale to na nim nie zrobiło wrażenia, on dalej tu jest. No dobra, nasza wanienka zimowa, 15 stycznia 2017. Do zobaczenia w następnym filmiku. Ale tam drą się. Fajne mają. Wielkie rzeczy, jakby pierwszy raz zjeżdżali. A tam się apokalipsa stała. Nie wiem.